We'll be right back.
Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na Arena Kings, turnieju, no takim przeznaczonym, można powiedzieć, dla wszystkich, ale nagrody są dla streamerów. Przez 2 godziny od 18 do 20 będę walczyć w tym turnieju o jak najwyższe miejsce i o nagrodę. A o 20.10, zaraz po Arena Kings, będzie arena dla Was, Bambucel Arena, rozgrywana tempem minuta na partię, pół godzinki potrwa, czyli czwarta z rzędu już arena, drodzy widzowie. Będziemy się bawić o 20.10. Witam serdecznie Bartes, Juan, Przemyczek, Peteros, witam Bober, Reniek, Wiśnia, Pociąg do Gwiazd, Godek.pl, Bartosz Bartosz, Tutek, Karol Masłowski, Daniel, Duda, Piotr R., Andrzej Bagiński. Witam również serdecznie. Pigolini, Logalek, Zojka, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zostanie moim patronem na Patronite. Dzisiaj dostałem powiadomienie, że zdecydowałeś się na tak szlachetny krok. Bardzo Ci dziękuję z tego tytułu. Witam Almu Kantarat, Karol S., Piotr, nie wiem co ja robię, MS Antoni, witam Hippis, Świstek 28, Tomasz, Nicje, Bart, Jarek Kupczyk, Noah Schmidt, BS, Rentgen 25, jakiś random również, witam, puszczę jeszcze muzyczkę w sumie, why not? Witam Kuba Adamowicz, Abart, Robert Soduła. Drodzy widzowie, już na 99% dograłem z Brodą streama tego 30-kilkugodzinnego na chwilę obecną. Wystartuje on w piątek 2 grudnia. W piątek 2 grudnia około godziny 17 wystartuje. Potrwa gdzieś do niedzieli, do godzin nocno-porannych, mniej więcej, na chwilę obecną. Także Broda tu przyjeżdża, wsiada w pociąg, aż z Bydgoszczy tu przyjeżdża. Specjalnie dla Was, drodzy widzowie, docencie to. Broda po prostu wsiada w pociąg, przyjeżdża tu, streamuje ze mną, po czym wsiada w pociąg i wraca do Bydgoszczy. Także wiecie, Broda jest koksem. Witam Paweł Gos, Sławek CH. Bartek.pl, Robert Soduła, Ciebie już chyba witałem, Abart, również witam, Przemysław Murgrabia. Oczywiście Brodę muszę odpowiednio ugościć, obiecałem mu tutaj wszystko, co można obiecać. Witam Paker. Tęczowa borówka, o czym mowa? Mowa jest o streamie, na który Wy, można powiedzieć, zapracowaliście i zapłaciliście, zbierając pieniążki na zwierzaki, wykrzyknik zwierzaki, jeżeli jeszcze tego streama chcecie wydłużyć. On już w chwili obecnej jakieś 33 godziny ma trwać. Kto wie, może będzie trwał 40 i może Broda nie wystarczy. Broda nie jest zbyt goszczy, ale obecnie tam mieszka. Tak, grasz paru, gra też Paweł Kowalczyk, on ma nazwisko? Gra Gata Kamski, Jospem również gra. Zobaczymy, jakiego dzisiaj mnie zobaczymy, czy tego z popołudniowego Title Tuesday, czy tego nocnego. To były dwa zupełnie różne turnieje. Gratuluję Rafału i witam serdecznie. Co znaczy z obcą osobą zagrałeś dzisiaj? Nigdy nie graj z obcą osobą? Nie wiem, gdzie jest Hikaru. Witam Marcin Steckiewicz. Tajskiego boksu nie będzie, to mili. Ale no, nakarmię Brodę. Zapewnię mu też odpowiednie napoje. Właśnie, już
lampą jak mowa. Od jakiego rankingu można grać w Arena Kings? Każdy może zagrać, bez względu na ranking. Witam Dziwaldo. Ilek 75. Tak, Władca Burz, dokładnie. Najważniejszy turniej startuje o 20.10, gdzie wszyscy możecie... Tutaj też możecie wszyscy zagrać, tak naprawdę. Chcecie, to grajcie, drodzy widzowie, w tym turnieju Arena Kings. Wchodzicie na czeską i gracie. Zagrać może każdy, ale nagrody są przeznaczone tylko dla... osób, które streamują na Twitchu to wydarzenie. Witam Grayson. Cześć Technik MFO. Jak wyszukać ten turniej? No jest w zakładce turnieje. Tutaj musicie turnieje. I Bambucel Arena jest o 20.10, a Arena Kings jest teraz. Nie, 2803 to jest na minutę, drodzy widzowie. Na 3 minuty nie jest tak pięknie. Widzicie na liście startowej, 2755 mam. Rustemów to chyba sobie zbił ten ranking, 2667. Albo jest kompletnie bez formy, ale on już miał 2840 niedawno i jakąś nagrodę zdobywał w Title Tuesday. Ale do areny opłaca się mieć niższy ranking. Damian Leftak też gra. Dawid Czerw, trochę Polaków gra. Tak, zapisujecie się wszyscy i od razu mi się poddajecie. Nie no, widzowie, generalnie normalnie jest tak, że osoby z niskimi rankingami grają między sobą głównie partie, a osoby z wysokimi rankingami między sobą. Witam Yamero. Który to gata? Trzeci numer startowy. O, i Badur gra. Kurczę, flag. To silna to obsada się zrobiła. No, czterech ludzi o rankingu 2900 lub wyżej. Badur jeszcze wczoraj miał 3100. Zagrał dwa Title Tuesday i 100 oczek w plecy, nie? Ale Badur, no umówmy się, na 300 to on nie gra. No, te 3000 to jest to, co on powinien mniej więcej mieć, moim zdaniem. Tak mi się wydaje, może 3030, ale nie 300. Najniższe rankingi trzycyfrowe będą, drodzy widzowie. No, patrzcie, no ranking 100 tam był. O, są Polacy, widzę. No z tych niskich rankingów to Polaków jest najwięcej. Chyba też dlatego, że strasznie dużo Polaków streamuje ten turniej. I na razie jest tylko 82 zawodników, ale tu będzie 1000 zawodników możliwe, bo będą dołączać w trakcie turnieju. Witam Artur S. Czy gotowy znów na Kanskiego? No zobaczymy, czy z nim zagram. Widzę, że Zbycholudy wbiły. Witam Spak 7773. Jak do turnieju dojść? No jest w zakładce turnieje na czeskomie. No bardziej wam nie pomogę. Komenda wykrzyknik turniej akurat tutaj nie działa, bo wykrzyknik turniej jest na ten mój turniej o 20.10, który startuje, a nie na Arena Kings. Macie jeszcze 20 minut, więc na pewno znajdziecie ten turniej w głównym lobby czeskomowym. Widzicie, tu macie zakładkę gra i macie zakładkę turnieje. I tu macie całą listę i ta arena gdzieś jest, o widzicie, tu jest w środku, może być na dole. Na pewno ją tu znajdziecie. Tempo gry 3 minuty na partię. No, Zojka,
Nie było tam nic o Sosnowcu napisane, ale tak. Muszę podtrzymać to, co tam napisałem. Aczkolwiek miejsce imprezy jeszcze byłoby do negocjacji. Jak ja z takiego Sosnowca miałbym wrócić potem do domu? Witam ZB23. I Paweł Szulczewski również, gorąco witam. Tra la la la. No, polski flag jest tutaj sporo. Parcie ilu Polaków, o kurcze. Ciekawe, czy to ktoś z was... O, Drunken Soldier, to jest widz. Reszty nie kojarzę. No, Almunkantara to oczywiście widz z Twitcha. Noah, rozumiem, to z YouTube'a. Jacek Jack to chyba też mój widz. Ale nie jestem pewny. Duster. To też chyba widz. I znowu będę grał z tym Ibarrą. Kurczę, 2900. Ja Jeffrey Seong dołączył. Widzowie, co to ma znaczyć? Co to za skandaliczna obsada? To mega trudno tu będzie jakąś nagrodę zdobyć. W ogóle jeszcze nie dostałem tych, bo wiecie, tutaj nagrodą... Zaraz mogę wam pokazać. Zaraz wam pokażę, o co chodzi w tym turnieju. Takie są nagrody, nie? To są subskrypcje na Twitchu. No i ja byłem ostatnio w pierwszej dziesiątce, no i wygrałem 15. Już 3 razy coś tu wygrałem. Raz wygrałem 10 i 2 razy po 15 subów. No i to jest spoko, nie? To jest mniej więcej, nie wiem, 100 ziko, no, powiedzmy. Więc bez tragedii. Zresztą najważniejsze jest wygrać nagrodę jakąkolwiek, wiecie, żeby mieć nagrodę, a już jaka ona będzie, to już nieważne. Żeby grać dobrze w szachy, to już jest nagrodą samą w sobie. No jeszcze nie dostałem tych subów. Myślałem, że to przed tą areną już powinny być podarowane widzom na kanale twitchowym, a nie zostały jeszcze podarowane. Kot się kręci po domku, tak, ale zamknąłem drzwi, żeby tutaj nie mógł włazić. Witam, Empoy. I Tomasz NN. Cześć, Rewolfer. I Mikołaj Artomski. Paweł Melak. Schabowy czy mielony? Nie wiem, to zależy chyba od nastroju. Nie jestem jakimś wielkim fanem tych dań. I mniej więcej na równi nie stawiam. Chyba mielonego wolę. No, jeszcze by się przydał ktoś przede mną, żeby się wpisał. Wtedy ja zagram z tym kolesiem za mną. Z tym Stolen Monster. No, wolę grać z nim niż z Jotse i Barrą. Mam to jeszcze 15 minut, ktoś się zapisze. Witam, Adam Bębenista. Ile trzeba mieć partii rozegranych, żeby zagrać w tym turnieju? Nie mam pojęcia. Jakieś wymogi na pewno są, ale nie wiem jakie. Kto z was będzie grał w tej arenie, drodzy widzowie? Napiszcie. Tak, jest Skamski, dokładnie. Skamskim już wczoraj grałem na The Tilt User, to pewnie wiecie.
Witam, Artur S. Artur S to jest ten sam Artur S, co na Twitchu, czy jesteście dwoma różnymi Arturami S? O, Sebastian L gra. Prejuce też gra. Dariusz Kwiecień, Sabi. No, Noah Schmidt oczywiście, to ciebie widziałem. A, raczej dwa różne. Nie jesteś pewny? Okej, nie, dobra. Ten Artur... Nie no, jesteście inaczej pisani, no. Inaczej się zapisuje wasze niki, więc tak zakładałem, że to może być dwóch różnych, ale fajnie, bo obydwa jesteście wspierający, więc taki śmieszny zbieg okoliczności. Dwóch Arturów S wspierających. Dlatego spytałem. Dwie godzinki areny, drodzy widzowie, i później jeszcze pół godzinki areny na minutę. Gdyż staram się awansować do tej najwyższej ligi na Czeskomie, gdzie raz w miesiącu gra się też arenę już o hajs. Widzicie? Zaraz wam pokażę. O, tutaj. Spadłem na drugie miejsce. Ten koleś cały czas... Widzicie? On gra szachy szybkie. I on za każdą partię dostaje ileś tam punktów, nie? A ja dostaję mnóstwo punktów, jak widzicie. Tutaj, za areny, że je wygrywam, dostaję dużo punktów. Ale za blice też coś dostałem, nie? Więc teraz znowu za Arena Kings dostanę za blice. No i za partie buletowe, które rozgrywam w ramach areny, też dostaję. Dlatego ciężko będzie tym misiutkom mnie przegonić, jak te areny będę wam robił. Ja na tych arenach też dzięki temu właśnie korzystam. I później się awansuję do tej ligi dla legend. I tam jest jakaś arena raz w miesiącu podobno z nagrodami. To wy tak mówiliście. Witam, Maciej Gajewski. O, ty Wiśnia jesteś? Już jesteś, tak? W tej lidze legend. Na Czeskomie. A z niej można spaść, Wiśnia? Czy jak to wygląda? Witam, Jan Konik. Nie można już spaść, tak? Aha, no to tym bardziej warto awansować. Jak nie można spaść, to wiadomo, że trzeba raz tam awansować. Czyli jedna osoba w tygodniu tam awansuje, tak? No tak, no to... To luz. To w tym tygodniu w takim razie, jak już jest środa i jestem tam na drugim miejscu, a zaraz będę na pierwszym. Fajnie, że na czacie piszecie, że gracie. I tam ktoś o Kamskim pisze. Witam, Jan Robak. Tak, widzę właśnie Jasny 7 czat na turnieju, że Zbycholudy piszą. Zbycholudy Hooligans. Cześć, Krisek Tygrysek. No, generalnie zgłosiło się do mnie dwóch ochotników na montowanie filmików. I dwa różne filmiki, mam nadzieję, przygotują. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tak czy siak, jeden z filmików będzie dotyczył... Będzie dotyczył właśnie wczorajszego Title Tuesday i najciekawsze fragmenty, ponieważ trochę się działo na tym popołudniowym Title Tuesday. Kto był, ten wie. Cześć, Olo Olowski. Witam, Chris Łyżwa. No i co? Znaczy, jak ktoś się w sumie to wolę chyba, żeby się nikt nie zapisywał jednak przede mną. Ponieważ wtedy obsada się zrobi silniejsza. No już się zagram z tym i Barrow. Trudno.
Widzę, że wszystkim się mógł bić, spodobało. Hikaru będzie grał jeszcze, tak? On to jak Hikaru będzie grał, nie wiem, czemu się jeszcze nie zapisał. To się obsada zrobi już... No, widzowie, czy to nie będzie najlepsza obsada w Arena Kings? No sorry, ale czterech ludzi powyżej 3000, jeszcze dwóch 2900. W tym turnieju na ogół nie grają jacyś, wiecie, wybitni gracze. Mam puścić? Mógł bić? A to musicie linka dać na Twitchu. Do mógł bić, żebym go odpalił. Dobra, puszczę wam, mógł bić. Nie! Jej, podstawiłem, nie widział. Co ja zrobiłem? Mógł bić! Mógł bić! Mógł bić, ale babola tam zrobiłem. Biłem! Mógł bić! Co ja zrobiłem? Mógł bić! Mógł bić! Ta ręka. Mógł bić, ale babola tam zrobiłem. Działo się po południu wczoraj na Title Tuesday, widzowie. No, w sumie gdyby zrobić kompilację tych wszystkich moich reakcji, tych pozytywnych... O, ktoś się wypisał, Jospem. Nie no, ale Jospem będzie grał na pewno. Tych pozytywnych i tych negatywnych, ja tak myślałem o czymś takim. Żeby zrobić filmik samych takich reakcji i żeby się przeplatały. Że bardzo dobrze i radość, po czym bardzo źle. Po czym bardzo dobrze i bardzo źle. I zebrać tego tam, nie wiem, pewnie z kilkadziesiąt już by się tego zebrało. Witam, Jowisz. Dobra, jeszcze 6 minut, już muzy mi się nawet odpalać nie chce. O, gra też z Tchulchu, mistrz świata w szachach podwodnych, drodzy widzowie. I zagra pewnie też z Tchulchu w arenie na minutę. Był bardzo bliski wygrania tej areny wczoraj po Title Tuesday. I wczoraj też z Tchulchu zrobił swój wynik życiowy 7,5 w Title Tuesday, więc szacuneczek. I szachuś.pl jeszcze gra. O kurczę, ale streamerów. Patrzcie, ile tu Polaków w ogóle. I o tym mówiłem właśnie, że Polska streamerami stoi szachowymi. Witam, browar Żółty Śnieg. Zadanka przed? Nie, zadanek nie. W arenie, o to chodzi, że tu nie muszę rozgrzewki robić przed areną, ponieważ wiecie, w Title Tuesday, jak skip przejmą partię, no to już jest przerąbane. A ten, w arenie, no i przegram nawet pierwszą, to będzie jako rozgrzewka i mam jeszcze mnóstwo kolejnych partii, nie? Fajnie, jak mnie poprawiacie, jak się czyta z Tchulchu. Nie z Tchulchu, tylko Cthulhu. O co chodzi w arenie? No, gra się z losowymi ludźmi. Partie 3-minutowe, ale nagrody są przeznaczone tylko dla osób, które streamują swoje poczynania. Cześć Anywise. $2800 nie wróciło, $2800 mam w buleta, drodzy widzowie. A w buleta $2800 to nie jest wielki wyczyn. Jest Hikaru. Ale gdzie jest Jospem? Bo Jospem zniknął. Jakie są nagrody? Nagrody są takie. Nie wiem, po ile liczyć subskrypcję podarowaną na Twitchu. Ale to jest jakieś co, 10 ziko?
Coś koło tego chyba. No więc za pierwsze miejsce 750 ziko. Tak to wygląda. Hej, Ju, jeżeli mnie nie słychać, to nie, nawet nie usłyszysz mojej rady, żebyś sobie włączył głośniki albo słuchawki, więc masz pecha. No, 2,5 dolca. Aha, to więcej nawet niż 10 zeta, tak? O, gra jeszcze Durar Baili Wasif. Czarnymi. Zagrałem Fildora w 2015. Zremisowałem. Tra la 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 la. Ile punktów będzie? Nie wiem. Nie wiem nawet ile partii będzie. Już mam dopiero 8 startowy. Jeszcze gra Azer Yahoo. Ja pierniczę. Ale obsada, drodzy widzowie. Strasznie mocna obsada. Kurczę, flag. No, to będzie bardzo ciężko coś tu zdobyć. Dzięki, Paweł Goz, za dyszkę z dopiskiem motywacyjna dycha dla Zbycha. Jedziemy z nimi. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie, Inset Kumpel. Tak, te suby giftuję na mój kanał Czescom i powinien już zgiftować za poprzednią arenę i jeszcze ich nie dostałem. Za bardzo nie wiem dlaczego. Już powinienem je mieć, a ich nie mam. VOD zostawiłem na kanale, bo tam są wymogi. Trzeba mieć w tytule Arena Kings, wykrzyknik Arena Kings. Trzeba mieć konto połączone Twitchowe z Czescomem oraz właśnie woda zostawić. Jaki miałem najwyższy blitzowy ranking na Czescom? Niecałe 2900. Jakieś 2890 coś. Nie wiem, jaki wynik muszę zrobić. Mniej więcej 55 punktów da nagrodę, może 60. Witam, Christo97. Kciuki w górę, drodzy widzowie, na start areny, żeby od setki zacząć. To jest zawsze, wiecie, przynosi szczęście. 100 kciuków na starcie, a minuta została. Bortnik jeszcze jest. Ja pierniczę. No nie, niech jeszcze Jospem się zapisze, to już w ogóle będzie przypał. Ty, a Jospem może... A właśnie, tu jest chyba ten trik, że lepiej nie grać... Ej, lepiej nie grać chyba... Kurczę, może się wypiszę i się zapiszę z małym opóźnieniem. I wtedy się gra z kimś słabszym, teoretycznie. Bo się gra z tymi spóźnialskimi też, a nie z kolesiem obok mnie. Chyba tak powinno się robić. Werda pisze, nie kombinuj. Dobra, teraz nie będę kombinował. Bo ja spema dostanę. Nie. Tak, to by było dobre, no. Dobra, no zagram z tym... Nie, zagram w ogóle z jakimś Grekiem. Bez tytułu. Tacy najgroźniejsi. Witam. Revolver, my już się witaliśmy przecież. Już cię witałem. Czy uda się zagrać z Hikarym? Zobaczymy. Zaczynamy. Ojej, figurę bym podstawił. To byłby kiepski. Tutaj skoczek by poleciał. Też jestem udany.
Oj, gońce miałem dać szacha. Gońce miałem dać szacha, no. Skipściłem to. Ale to też może być ciekawe. Ale ten skoczek tu mu beznadziejnie stoi. Patrzcie na to. Nie ma gdzie pójść. Musi bronić, a wtedy jeszcze mu tu poprawię. Patrzcie na to. Cyk. Dalej. I to jest tu powiązany jak Baleron. Chwila. Żeby jakąś tanią taktyką. Aha, koń D1 tu może grozić. Nie, koń D1 nie ma. Jak on ma się z tego odwiązać? Aha, tu na E5 mi wisi. Teraz tu mu wisi. No, jednak ma to koń D1. Cholera jasna. Ale mogę tu najpierw zabić. O, tak mogę zagrać. A nie, no przecież tu bije. Co ja robię? Ja jestem głąbem. Dobra, no. Twój koniecznie ma. Bez sensu zagrałem. Bez sensu! Gorszy czas. Aha, to też podstawiłem. A, zaraz to przegram. Może już mam przegraną. Nie widziałem B4. Ja pierniczę. Kompletnie wygraną pozę miałem na bank. Chyba już powinienem poddać, nie? To ten moment? Ten moment, kiedy powinienem poddać? Jak wymieni wieżę... O, to nie jest takie dla mnie tragiczne. B4 miałem zagrać. B4 miałem grać, no. Źle zagrałem. Ale on to realizuje fatalnie. Tu miałem.
na czas przegram, tak? Remis. Tylko że strasznie dużo czasu to kosztowało niestety, żeby remisik ugrać. O, z takim rankingiem to można grać. Widzicie? I trzeba 6 minut zmarnowałem, żeby punkcik dostać marny w arenie. I od razu zawodnik 337. No najważniejsze, żeby dużo czasu nie tracić na taką partię. Kurczę, no graj, chłopie. Proszę, gdzie tu jest mat? Nie mogę mata znaleźć. Żebym ja tu nie dostał mata. Dobra. No nie no, Polak, rodak, takie rzeczy, tyle czasu zmarnuje. Dobra, idziemy dalej. No to super, super, że Sionga dostałem. Po prostu ekstra. Tak, będzie arena dla widzów o 20:10, Mariusz. Wykrzyknik. Turniej jest komenda. Co tu zagrać?
F3? Ojej, fuj, wieża D3. F3 nie wygląda zdrowo. F3 jest prawie na pewno złe, ale już miałem mało czasu. Nie wiedziałem, co grać. Dama D7 nie było chyba dobre. Chyba nie widział dama E6. Koń G4 mi groziło, nie? I ten goniec tragiczny. W końcu goniec się uruchomi. A5 pewnie mi zagra. Nie. Dobra. Koń H5 też ma czasami ideę. Właśnie on tam... A tu chce przejść. O kurczę, tego nie widziałem. O, szlak. O, nie! Ładną ideę obronną zastosowałem, co? Patrzcie, jaki mam fatalny czas od razu. Nie chcę remisu. Źle zagrałem. Wieża E7 miałem przecież. Poddał się. Dobrze, Jeffreya, żeśmy ograli, drodzy widzowie. Dobry początek. Oh yeah. Jeszcze Zbigniew coś potrafi zagrać w te szachy. Czasami. Taki łabędzi śpiew prawdopodobnie. Aha. W ten sposób. Patrzcie, gra to co Jeffrey. Pewnie razem trenują. Koń C6 chce zagrać. Okej. Okej. Może nie okej. A, może nie okej. 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 Aha, tu to tu mi weźmy. No to chytry.
Chytrusek ty, Hikaru, jesteś taki. Tik, 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 tik. Dobra, może tu. Dobra, tu. Taka chytra bestia. Z tego Hikarego. Hikary! Hikary! Nadciąga Hikary! O, tak, tak i tak. Tra la 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 la, żeby na D6 miał większą słabość. Mój hetman na D1 był zły. Jego hetman na B6 jest dobry. Mogę sobie popsuć strukturę pionkową, żeby wymienić damy. Ma to sens. Ma to sens, moi widzowie drodzy. Gońc D4 może zagra jakieś takie, żeby tu gońca przestawić. I co? Pionka mu mogę wziąć, ale chyba nie chcemy go brać. Jedziemy tym. Tu, tu. Tra la 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 la. Tu chcę wziąć? Tu i tam? A, na D2 są widły. Tego nie widziałem. Okej, okay, spoko. Mówiłem, że jest chytry. A wy mnie nie chcieliście słuchać. Dobra, niech się tu jeszcze Ziutek pomęczy trochę. Wieża D7 zagra. Niech się Ziutek męczy. Nie jest powiedziane, że on tu w ogóle wygraną ma. Może nie mieć. Tam gońc B6 chyba miałem zagrać. Mogłem gońc B6 zagrać. Też jestem durniem. Ojku. Wieża C3 podstawiłem. Ja pierdzielę. No wszystko mi się posypało, no. Wieżą miałem odejść, ale ze mnie jest dureń. Ale ze mnie jest dureń. Dobrze, stałem i się skiepściło. Kurczę, na bank tam dobrze stałem w tej końcówce. W ogóle mają goniec B6 i goniec C7. Tam tuż w ogóle by miał o remis by walczył. No, ale jestem naprawdę osłem. No szkoda, szkoda, widzowie. Co ja zagrałem za głupotę? Ktoś mi powie? Kurczę, niełatwo to wygrywać, sobie gorzej przede wszystkim. B4 i goniec E3 może mi grać jakieś. Król D7 też było naprawdę udanym posunięciem. Kurczę, osłem.
Jak to mam niby wygrywać? Graj to D4, ziomek, i tak to zagrasz. Co on zrobił? Dzięki. Zapomniał, że wieżą przesłaniam pole C7. Oj, smuteczek. Smuteczek. Powinien się podać, bo ma pół minuty mniej i przegraną pozycję, nie? I ma YouTube w wyniku, więc grał nagrodę. Oj, B5. O, dobrze, że zbił, bo ja zagrałem źle. Mógł zagrać E3, goniec F1. No ziomek, no ja tu mogę w miejscu chodzić i na czas wygram. Poddawaj się. Co za typ. Teraz to ja muszę przyspieszać, żeby czasu nie tracić. Za bzdura. Ojejku, dobrze, tu podstawiłem. Masz, no. Masz. Wielki sukces. Teraz się poddasz? Tak na czas przegrałeś, ziutek! Co za typ. Dzięki Tadek Nudel za dyszkę. Pozdrawiam Tychy również. No i z bokiem teraz gram. No, czyli jednak to będzie jeden z tych turniejów, kiedy kojarzenia będą przerąbane i nie będę miał szans na nagrodę. O to chodzi. O to chodzi, widzowie. Chyba o to chodzi. Chyba o to chodzi. No, ale mam lepszy czas. Przynajmniej tyle. Jakieś święcenia, żeby nie wchodziły. Nie wiem, czy dobrym pionem zbiłem, szczerze mówiąc. Tak mi intuicja podpowiadała, że to może być lepsze z jakiegoś powodu. Nie rozważał bicia tym pionem. To jest o tyle dobre, że zmarnował tyle czasu. Więc nawet jeżeli to było trochę gorsze od bicia pionem E, to to jest warte tego czasu, który on poświęcił na ruch. Co? Aha.
Źle zagrałem w takim razie teraz. Goniec B6 teraz zagra. Ale wolny jest. Goniec B6, ziomek, na czym ty myślisz? B6? No B6 może też dobrze, ale ja bym tego nie zagrał, nie? Dobra, jak czegoś nie podwalę, to może na czas wygram, co? Co wy na to, widzowie, żeby wygrać na czas? Koń C2 ma. Koń C2 było lepsze. Nieważne. Kontrola czasu jest piękna. Pół minuty więcej. Nie wiem, co po goniec C2. Aha, goniec C2 nie może. Musiał tak. Musiał tak. A tu to weźmie tu. Dobra, i tak mi się pyci. Może mi się nie pyci? O, szlak, tego nie widziałem. Dobra, na czas go robimy. Cały czas jest strategia wygrać na czas. Czy na pionka nie widziałem? Oddaj się, ziomek. Seriously? Co za typ? Dobrze, jest kolejny dobry wynik, drodzy widzowie. Ale ciężkie te partie dzisiaj będą. Dostałem jednego bambucla i to by było na tyle chyba. Kciuki w górę, widzowie, do 200 dojeżdżamy na YouTubie. Nie ociągamy się. Dzięki Artur S. za wspieranie już od 4 miesięcy. G5 jakieś. Oj, 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 dobra. O-o. O-o. Nie wiem, czy nie ma hetman H5 i po G6 tu chce zbić chyba.
Fajnie, że to mówię, po czym tak to gram. Nie mając nic na to przygotowanego. Po prostu czułem, że coś tu będzie. Tu chyba. Po Hetman G4. Oj, to będzie dobre. Tu. Nie, nie mogę tak. Ale jestem durniem! Ale mi smutno teraz, że jestem głupcem. Dobra. No, nie. Wieża F7. Co mam grać po wieży F7? Albo po tym. Tutaj zagrać po prostu? Po wieży F7? Po wieży F6? Kurczę, on ma tu tyle dobrych ruchów. A, wieża F6 jest wkurzająca. Hetman G3. O, szlak. No i co? Jajco. Tego nie widziałem w ogóle. Świetnie. Ja pierniczę. Ale Lipton. Co to jest w ogóle? Tak może zagrać. Jest koniec. Nie, nie ma końca. Dobra. Bo tu wieś. Tak? To tak? Dobra, jeszcze się tu spróbuję pobronić, no. Nie, no nie mogę tak. Ja tu mam tylko figurę więcej i to za milion pionów. No Hetman F7 wygrywa. No albo tu analogicznie. Ale takich oponentów widzowie, że to bez wielkich szans niestety. Bez większych szans. Z każdym muszę się meczyć w cholerę. Co mam tu grać?
Jakiś Gambit mi zagrał lewy. Że też berserka nie ma. Że też nie ma berserka. Aha, mikrofon już ok. Dobra. No nie, no dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie bez nagrody, niestety. Duże straty punktowe. Kurczę, już tam się tak ładnie wybroniłem w tamtej pozycji. Czasu już miał też mało. Już naprawdę była nadzieja. Tylko zrobiłem pre-move'a w momencie, kiedy byłem pewny, że wieża F6 zagra, nie? A on zbił na E7. Co on tam dalej chciał grać? To mnie zastanawia. Tu mam bardzo słabego króla. On już, koleś szukał już jakichś konkretnych rozwiązań. Nie dziwię mu się. Też bym szukał. Ale na oko wszystko się zgadzało. Koń F3 szachma. Co ja robię? No już zaczynam przypałowo grać. Dama D5 nie powinno być dobre. Tu mówi się. Wieża C1 chce zagrać. Pan D5 musi być słaby. I mam lepszy czas. Bez pionka. Ale te kilkanaście sekund więcej jest spoko. Jest bardzo spoko. Tu już jestem faworytem chyba. Co jest? Ale koleś zwiechę dostał. Goniec D7 ma ciekawy ruch. Wymiana? Dobrze, no tu go na czas muszę pocisnąć. Ciekawe, czy jest szybki. Dobra, nawet na remisową wieżówkę mogę iść. Czemu ja tam zagrałem? To było głupie. Źle to zagrałem.
Dobra. Wymęczone. A to dopiero 13 punkt. Jestem 123 dopiero. Już grałem z nim przed chwilą. Ciekawe. To zrobiłem złego primowa. Teraz go pojedziemy. Co to za... jakieś systemy dziwne. Ale ja lubię se gońce ustawić aktywnie, co widzowie? Jesteście pod wrażenie pewnie moich gońców. Ale spoko. Te gońce zaraz się tu przebudzą. Ja sobie zrobię długą roszadę. Tak chciałem grać F3. Chciałem grać F3, żeby... Co on robi? Chciałem F3, żeby goniec F2 i na H4 mu piona zaatakować, a on postanowił. Mi oddać piona od razu. To może tu zagram, żeby nie zagrał goniec G6. To wygląda ciekawie. Bo on tu chciał wycofać gońca. To teraz mu nie pozwalam. A teraz nawet jak to zrobi, to mu popsuje strukturę. Albo mu nie popsuję struktury, bo skipściłem. Dobra. No, niedokładnie gram. Niedokładnie gram. Co? Aha, bo koń D3 chce grać. No nie dokładnie gram, no ja pierniczę. A mam kiepski czas. Aha, nie widziałem, że mi tu pionek wisi. Ja pierniczę. To już ładny przypał. Nie widziałem, że mi pionek wisi. Niesamowite. No to już nie jest pozycja do wygrywania. Mam fatalnego króla. Co mam grać? Jeszcze sobie go osłabię, nie? Tego króla. Super. Na czas to przerżnąłem już chyba.
Niech gra na czas, niech gra. Co jest? Kurczę, ale mnie zwiesiło. Ale schrzaniłem to. I 2700, no to dzisiaj taka arena będzie. Nie, no nie wierzę, że z takimi beznadziejnymi ludźmi nie wygrywam, no. To jest załamujące. Dzięki, tytuł z DZU za drugi miesiąc, suba. Jestem 165, no. Ale chciało mi się grać tę arenę, szczerze mówiąc. I tak gońce musisz bić. Po co myślisz? Tu? Taki wolny w tej poprzedniej partii, no z tym głąbem. Nie, no jest beznadziejny Damian. To, że wygrał dwa razy, to nie znaczy, że nie jest beznadziejny, no. Po prostu ja byłem strasznie wolny, dając mu za dużo kredytu, zaufania co do jego posunięć. Co tu wtrąci? Na F6? Może wtrącić. W sumie nie liczyłem tego. Tu stoi dużo lepiej. Tak, ja wiem, co on chce zrobić. Chce do F4 dojść. Możemy mu chyba nie dopuścić, albo dopuścimy, ale niech się napoci, zanim to zrobi. Dobra, niech se gra to F4.
Wycucwanguję go tu jakoś, nie? No poddaj się, na czas przegrałeś. Ty widzicie, jaki on ma czas? Co za ziomek. Nie kumam, czemu oni grają do końca. Ma 2 sekundy na zegarze i gra. W końcu dostałem jakiegoś przeciwnika na moim poziomie. Jeszcze ognia nie złapałem żadnego, nie? W tej arenie. Wygram 2 i przegrywam, nie? Albo wygram 1, przegrywam. Nie mogę złapać żadnej serii, za co są dodatkowe punkty, przypominam. Dlaczego dzisiaj tyle nerwów? No bo gram źle. Ja się denerwuję, jak gram źle. Grałem na początku dobrze, znaczy nie gram może fatalnie, ale wolno gram i nie wykorzystuję szans takich ewidentnych na zwycięstwo. I kojarzenia dostaję nieprzyjemne. Tydzień temu było dużo łatwiej. Nie, 2 tygodnie temu, tak? Tydzień temu Janka komentowałem, 2 tygodnie temu. Ej, no to ja już w ogóle z tej areny powinienem dostać te suby, o co chodzi. Dobra, trzeba atak matowy tutaj zacząć rozwijać. I figury brać za darmo. Badur prowadzi w ogóle przed Hikaru. Benjamin Bok jest 5. Mimo porażki ze mną. Kurczę, nie widzę mata tam jakiegoś. A zaraz damy mata. A zaraz. Tu najpierw. Tam jest mat. Ja pierniczę, no nie widzę. Dobra, straciłem 35 sekund na partię, to nie jest tragedia. On mógł grać trochę szybciej. 18 punktów. Muszę być gdzieś w 20, żeby mieć kasę. O, patrzcie, co za partia się trafiła. Najgorsze, że mam 2 wygrane z rzędu, no. A to jest taka symetria, którą ciężko wygrywać. Niestety. A, wiem, co knujesz, gagatku.
A kołem na A7 miałem pójść, źle kołem poszedłem. On też nie zagrał jakoś wybitnie, chyba. Nie wiem, czy to było takie dobre dla mnie. Zobaczymy. Aha, w ten sposób. Przeoczyłem to. Oj, przegram to, widzowie, niestety. Nie, założę. Słuchawki mi padły. Dobra, przegrałem. Chyba zaczynam grać źle, drodzy widzowie. Znaczy, na pewno zaczynam grać źle, bo końcówka była do zremisowania. Tylko presja czasu, niestety. O to chodziło, że nie mogłem ustawić jakiejś pozycji takiej, wiecie, remisowej, ale do gry, bo bym przegrał na czas, więc musiałem szukać opcji, gdzie wszystko się wymienia i wysusza do końca. I nie znalazłem, jak wiecie, zapewne tejże opcji, co to jest. Co on robi? Nie wiem, gdzie tu damą odejść. Kurczę, flag. Dobra, tu. Pewnie bez sensu zagrałem, zamiast życie.
FIDE ranking po turnieju w Gliwicach możesz w Waldhofenie dostać, ale to zależy od tego, z kim będziesz grał. Fajnie, że nie mam żadnej figury wyprowadzonej. Przeciwnik ma wszystkie figury wyprowadzone i zrobioną roszadę. A ja konsumuję pionki. To jestem cały ja po prostu. A potem będzie płacz, że nie wiem, jak się bronić. Tu. Chce mi oddać tutaj. Ale skoczek ładnie wszedł. Mam już wyprowadzone jakieś figury, drodzy widzowie. Jest progres. Jeszcze tutaj grozi może. Nie, tu nie grozi, bo odda się tu. No chce się tam oddać. Tu koniem chce być, dlatego tak zagrał. Nie no, co on zrobił? Wymienił hetmany, jak ja mam gołego króla? Zamiast gołego króla chciałem powiedzieć goła królego. Chcę wymienić hetmany, jak mam goła królego? Dobra, Ziutek, no weź się poddaj. Jesteś bez czterech pionów, stary. Mogłeś tu wziąć. Wiem, F3 chce grać. Widziałem, że chcesz grać F3, ziomek. Widziałem, co chcesz zagrać. Co za ziutek? Serio? Dobra. Mam 1 000 000 punktów straty, drodzy widzowie. Nie wiem. I gram cały czas praktycznie z dobrymi zawodnikami. Widzicie, w tej arenie trzeba mieć niższy ranking. Muszę pamiętać, chcę ten ranking zbić po prostu. $2,750 to już jest za dużo, ewidentnie. Aneta jest czwarta? No i spoko. No bo w tej arenie tak jest, no ja gram z samymi koksami, a Aneta gra z samymi zawodnikami po 900 i 1000, nie? Taki urok. No widzę, że z polskich streamerów to nikt tu nie ma szans na cokolwiek chyba. Damian Leftak ma 28 punktów. To on ma szansę. Dokładnie, von Waldhofenie. Nie rozumiem, von Waldhofenie, o co ci chodzi. Znaczy, czy 5, czy 4. Ale mam czas, drodzy widzowie. Widzicie to? Szok i niedowierzanie zapewne zagłuściły teraz u was. Więc teraz się zawieszę na dłużej, żeby nie było, wiecie, za dobrze.
A, najniższa to piąta kategoria, tak. Bez kategorii, piąta kategoria. Czwarta, trzecia, druga. Tak dokładnie. Już tak źle robię, bo już gram na czas, zamiast pomyśleć normalnie, nie? Nad jakimiś ruchami. Ale dobra, no. Tu mogłem bić na przykład. No i tu. Najwyżej jakoś tam oddam. A, powinno być okej. Okay. F5, koń D6. W razie czego dam jakoś za dwa piony i będę miał parę gońców, więc... Generalnie... Miodzio. Właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, drodzy widzowie. Pozycja marzenia generalnie. No, zagraj wieża A1. Grozi szach, szach i wzięcie wieży. A jak on odejdzie... No dobrze, poddał. Jest, w końcu ktoś rozsądny. Kto wie, kiedy się poddać. No ja pierniczę, no. No bez kitu. Że takie kojarzenie dostaję. Mam, i mam dwie wygrane z rzędu, nie? I dostaję ziomka 2950 czarnymi. Nonsens. Ostatnio zagrałem tu D5 i dostałem goniec F5 i tu mi wisiało, więc teraz wyciągnąłem wnioski. F5. Ale koń D5 było głupie. Jejku! Koń D5 było tak durne. Jakim ja jestem kretynem. Od razu miałem tu zagrać. Od razu miałem tu zagrać. A nie koń D5. Przecież ten koń jeszcze na G4 mógł iść. W przyszłości. Jak wejdę tu i tu, to koń na G4 byłby świetny. Koń D5. Naprawdę trzeba być mną, żeby robić takie ruchy. No i mu wszystko puściłem przez to, nie? Przez to koń B5. Dobra, tu se może grać, mam tu gdzieś, bo ja jadę pionem. Też se może grać, też mam tu gdzieś. Jedziemy pionem po królówkę! Dorobienie królówki jest spoko. Nie mogę być na F2, ziomek? Pcha! Drodzy widzowie! Drodzy widzowie, Kosteniuk teraz.
Ej, ranking se nabijam, o dziwo. O dziwo, nabijam ranking. No to jest ostatnia szansa w tej arenie, bo mam ogień i muszę wygrywać. Jestem 87. Jak wygram kolejną, to skoczę o kilkanaście miejsc. Tak. Okej, graj se, tak. Co, tu chcesz być? Nie. No mam karuzelę na stroju, no bo... gram jak bambucel. Powinienem cały czas robić dobre ruchy. Wtedy by było tak super. A robię czasami ruchy jak osioł. Ale na czas to jest pozamiatana. Tu musi być wygrana. A, król D1 nie dałem zagrać. Chyba szacha miałem najpierw wtrącić, potem C4. No na pewno tak miałem zagrać. Dobra, i tak mam tu wygraną. Mogę tu zbić. Jak bije, to szach i mat, nie? No to jest to do poddania dla białych. Pani Kosteniuk była mistrzyni świata w szachach. Ale jeszcze walczy dziocha. Potem się już podda, tak? No, widzowie, to... Nie dość, że ogień. O, Alvin! Alvin, ty wiesz! Nie narażaj się streamerowi. Oj, Berda! Przygotuj tam odpowiednie narzędzia na zawodnika. Dla tych niewtajemniczonych, masa 777 to jest Alvin z Twitcha. Jestem 66 już i mam ogień. O, czemu mi oddał? Jak przegra, to będzie mówił, że specjalnie przegrał. Czego masa nie zrobi, to ma ten... Ma dobrą historię do opowiedzenia. Dobrze! Jest, ale zwycięstwo, drodzy widzowie! Walczymy dalej w arenie, jestem 49. No
2008, dobrze, jak teraz bym wygrał, to znowu jest szansa na coś jeszcze. Może pościg jakiś w tej arenie zrobię. Jakieś lepsze kojarzenie dostałem, że na ogniu dostałem przeciwników do ogrania. Kosteniu, która się posypała. Źle zagrałem. Miałem bić na D7, a nie F4 grać, no ale już trudno. Nie można cofać niestety. W tej arenie nie można cofać. Przerąbane. Chcę mu E5 utrudnić, żeby mu wisiało na D5, wiecie? No dobra, to już odszedł od pola E5, więc... Znaczy tu chcę zagrać i będzie znowu je kontrolował, ale roszadę i tak muszę zrobić. Teraz ja E4 chcę zagrać. Chyba. Tak, chcę na pewno zagrać E4. Dobrze, jest lepszy czas. Tutaj ci wisi ziutek. I widły. Teraz tego nie skiepścić. Oto moje zadanie jest. Nie skiepsić i też za długo się tutaj zimnie caskać. Ale wieża C7 to był dokładny ruch i teraz dopiero zbić. Dobrze, widzowie. Który to już jestem? Jestem 36. Jest nadzieja. Teraz jeszcze dostać. Jejku, teraz dostać dobre... O, ja pierdzielę. To sobie dostałem dobre karzenie, co? Ma konie 5 ma. A tu też. Okej. Okay. Koleś szybki jest, trzeba mu oddać. Koleś jest szybki. No dlatego ma prawie 3000 w blica, nie?
Ta, on na czas będzie chciał mnie porobić. Trzeba przyspieszać już teraz. Może A5. Nie? Nie ma sensu? Może nie... Nie no, A5 wydaje się, że ma sens. Może nie mieć sensu. Dobra. Ola z typa. Co po tym? No podstawił koń B6. A może nie podstawił? No podstawił. A może nie podstawił? Ten koń ma problemy z powrotem. Ja pierniczę. Miałem przyspieszyć, nie? Pamiętacie? Ja pierniczę, no. Tego nie widziałem. Po ruchu zobaczyłem dopiero. Czy pod jakieś konie 5 podchodzę niepotrzebne? Bez sensu gram. A, i teraz koń E5 w ogóle. No, to zagrałem tragiczną sekwencję ruchów. Tragiczną sekwencję ruchów zagrałem. Dobra, poddaję, bo to zagrałem tak, popodstawiałem wszystko. On podstawił na A4, a ja potem podstawiłem wszystko. Jakoś nie umiem z tym ziutkiem grać, no. Strasznie szybko gra i to taką presję wywiera na mnie, że kurczę, nie mam czasu pomyśleć na jego czasie, nie? I niestety seria została przerwana i muszę znowu na ogień zapracować, a już mało czasu zostało, tylko pół godzinki areny. Znowu źle gram. Ciekawe, że tak bez zastanowienia wziął na G4. Nie wiem, czy to było takie super z jego strony. Jeszcze A3 zagrał. Daje mi tutaj jakieś opcje do ataku. Dziwnie gra. Dzięki Marta the Queen. Przypominam, drodzy widzowie, że o 20:10 jest arena dla was. Ja też w niej zagram na 1 minutę. Szybki szpil. Wykrzyknik turniej. Już można się zapisywać. Wykrzyknik turniej, a jak jeszcze nie jesteście w moim klubie, to wykrzyknik klub. Musicie najpierw dołączyć do klubu, żeby właśnie dołączyć do turnieju. Także gorąco wszystkich zachęcam do wzięcia udziału. Pionki na białych polach, żeby mógł gońca ograniczyć. Okej. Okej.
ważne, żeby się tu po prostu wybronić. I nawet jak on coś w końcu znajdzie, żeby już na krótkim czasie nie mógł nic z tym faktem zrobić, że coś ma w pozycji. Czajcie. A on tu chyba nic nie znajdzie. Więc nawet mogę hetmany już powoli wymieniać. G4 chcę oddać jakość. Be my guest. Już to wcześniej liczyłem, przed jego tam król C2. Że na takie idee mam wieża H8 na końcu i go tu blokuje ładnie. Czasami... Jeśli chodzi o grę w defensywie, to jeszcze czasami coś kumam, widzowie. Ale tylko czasami. A, źle zagrałem. Miałem zagrać najpierw hetman C8. Tak, Zbigniewie. Ale dobra, jeszcze F5 możesz zagrać. Przez przypadek dobrze zagrałem. Oj, przez przypadek zagrałem chyba nawet bardzo dobrze. Wszystko oddał. Już pionami mnie nie rozjedzie. Skoczek na D1 pasywny. Goniec ograniczony jego przez moje piony na białych polach. I mam dużo figur wokół króla. Dlatego jego atak nie może nic zrobić. Goniec pięknie się uzupełnia. Goniec się pięknie uzupełnia z pionkami. Teraz się powinien poddać. Czemu mi słuchawki nie działają? No dawać partię następną. Kurczę, jeszcze o ogień muszę walczyć. Dobrze, działają. Aha, 2800. No ale mi szwidę. Źle zagrałem chyba. Wieża co się ma po prostu. Tutaj też ma. Ciekawe. Co jest po tym? Spróbujmy. Potem będziemy myśleć. Dokładnie, walka o ogień, drodzy widzowie. O, ten mój przeciwnik. Aha, i tutaj może jednak zagrać, tak? Założyłem, że nie może. Tu, tu. Wieża C7. Koń D7, dama D6, król D6, wieża B7. No, pionek więcej. Ale przez to, że jestem trochę w plecy z rozwojem,
trochę jeszcze muszę się tu nagimnastykować, bo on chce mi tak grać. I tak zagra. Kurczę, flag. No. O kur... Nie no, chyba A3 mi nie zagra, nie? Nie no, bez jaj. A3 to już będzie... A3 nie jest głupie, ale... Ja pierdzielę. A3 niestety nie jest głupie. Skoczek nie ma jak wejść do gry. To jest... Dobra, tego pionka oddam. Ale szybko uruchomię. Czy ja dobrze tu rozumiem? Tak zagram. I idę pionem i królem. To jest najważniejsze. Idę dalej. No musi być wygrana. Muszę być tu szybszy. Bez kitu. G4 miałem wcześniej zagrać, dokładniejsze było, nieważne. Nie jestem tu szybszy? A czasu nie mam. Stracił tempo. Źle zagrał. Źle zagrał. Nie widział idei wieża C1, wieża B1 szach. Jest! Dobrze, drodzy widzowie. Wow, mam 2800. Kurczę i bok. Dobra, zagramy na wygraną. Bo mam dwie wygrane z rzędu. Badur remis kamskim. Niestety, kurczę, jak teraz my, walcząc o ogień, liczyłem na słabszego rywala, to dostałem to, co dostałem, niestety. Peszek. Mały peszek. Zaraz mu jakoś oddam, coś czuję. Zagram tu i mu dam tu zbić. Bo nie mam co grać. Niestety. Tak zagram.
Koniem to zbiję i nie wiem co grać na bicie. A, nie zbił w ogóle. Kurczę, flag. Może lepiej nawet zagrał. No, chyba zagrał lepiej. O, szlak. Potem damą chce zbić na B5. Dobrze zagrał ten cały bok. Bok, 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 bok. Kurczę, flak. Ale dno. Nie mam co grać. Szedłem skoczkami na C5, A6, oddałem piona na B5, po czym wróciłem koniami na D7 i B8. Taka smutna gra Zbigniewa. Co zrobić? Jeszcze tutaj podstawiłem chyba. A to tu wezmę. No przegraną mam, no. Co mam wam więcej? Co ja wam będę oczy mydlić, drodzy widzowie. Mam przegraną. Co grać? Jak żyć? Przynajmniej czas mam dobry. Już nie mam przegranej. Kurczę, goniec F5 ma. Mam przegraną, ale nie widział. A, w ten sposób. Co ja zrobiłem? Ajajajajajaj. Już miałem tylko parę, jeszcze na pata tu grałem. No i teraz dostaję 2200. Partię temu musiałem mieć 2200, żeby mieć szansę na coś. Ale z bokiem chyba miałem wcześniej 3-0 w arenie generalnie, bo 2-0 wygrałem ostatnim razem, jak graliśmy. Ja mogłem wziąć na. O, dobra, wygrałem. Co on zrobił? Dobra, tylko mata tu trzeba szybko dać. Szukać mata, czy grać jak człowiek? Szukać mata.
Nic tu nie ma? Ja tu wszystko wygrywa. Aha, że się nie podda, tak? O to chodzi. No, dobrze. Dobrze, widzowie. Walczymy jeszcze. Jeszcze jest jakiś cień szanad Rustemów. On jest mega solidny. No nie, przestały pomagać kojarzenia niestety. Niestety przestały pomagać. Bez dobrych kojarzeń ciężko. Jeffrey Song jest 21. Też nie ma najłatwiejszego turnieju. Skoro przegrał z Bambuslem, to co się dziwić. Jeszcze 13 minut areny, więc niestety, drodzy widzowie, nie pokładam zbyt wielkich nadziei. Chyba tu nie ma, bo tu. Dobra, olać to. Przynajmniej, ja pierdzielę, serio taka partia? Chciałem dostać kogoś, wiecie. Łatwiejszego i z nim próbować grać na wina. A tu dostałem 2975. Dobra, jest remis, szybki i kolejna partia, więc zdobyłem takie dwa szybkie punkty. Wiem, że utraciłem ogień, ale to chyba z takiej pozycji, z takim ziomkiem, to nie jest zły ten. Za minutę gry dostałem punkt, nie? Teraz musimy wygrać. Wcześniej miałem błędy B5 zagrać. Niedokładność mała z mojej strony. Ale go tu będę po tych słabościach jechać. Tu i tu mu zagrać. A. To powinno być dobre z jakiegoś powodu.
Oj, chyba źle zagrałem. Przecież miałem tu bić i koń d4 zagrać. Co, jestem już totalnym osłem? Ja pierdzielę. Nieźle. Musimy wygrać. Ten mecz musimy wygrać. Wygramy, wygramy, wygramy. No właśnie, teraz na H4 mi weźmie i ma tam jakąś pseudokontrę. Z tym bambuclem. Najpierw miałem koń... No... A, widziałem to, tylko mi się w tempach pomyliło. Aha. Nie, no dobrze jest chyba. Szach i wieża A2. Co ja panikuję? Uspokój się, kurczę, pakleza. Dobrze. Teraz ważne wygrywać. Dobrze! A jest tylko 6 minut! Jestem 39, to za mało. Tu trzeba... 55 punktów jakoś trzeba mieć, może 60. Muszę to szybko wygrać i potem zdążyć parę partii zremisować bardzo szybko. Co? Co on zagrał? Jest! Jest! Szybki mat! Następna, jestem 33. No jak będę koło 25, to chyba będę miał nagrodę, no. Może nawet w 30 wystarczy być. Dobrze! Ranki 286. Jest szansa, widzowie. Teraz jeszcze ogień dostanę. Dawaj, Piotr, graj szybko!
Na szewczyka zagrał. Nie wyszło. Za to figurę mam. No graj, Ziutek. No ale i tak wygram na czas pewnie, nie zdążę dać mata, bo nad każdym ruchem myśli po 10 sekund. Szachuś wygrał z Kamskim? Oj, to znowu jakiś tekst o fladze mogło się pojawić. Dobra, jest szansa na szybkiego mata. Od razu miałem bić. Na E3. No to i tak nie zdąży dać mu mata, no wygram na czas niestety. Jest mat, dobrze. I teraz to remisy trzeba jakieś szybkie zrobić. Ej, jestem 22! Widzowie, 22 to będzie kasa. Tylko gram z Ziutkiem, który nie walczył o nagrodę niestety. I on będzie miał chyba w pompie. Remisowanie po 20 ruchach. Pozycję mam lepszą. Dobrze, zgodził się. No, panie Rustemów, ale jemu za to nie zależy. Jestem 22. No nie, ten normalnie będzie grał. Najgorzej, widzowie, najgorzej. Ten będzie grał normalną partię. Co za typ. I tak on nie widzi, że do końca areny została minuta z hakiem, więc on nie wygra, bo partia zostanie przerwana. Nie dość, że tutaj nie zdobędę punktu, to jeszcze nie zdążę zrobić, wiecie, szybkiego remisu z innymi zawodnikami. Co za typ. Co za typ on, no. Wszystko mi zepsuł. Wszystko mi zepsuł, Rustemów. Może on nie czai w ogóle, że to będzie remis. Teraz się zgodził, jak już nie ma czasu. Co za typ. No już nie zdążę zrobić trzykrotnego. Nie! No. Jest remis. Zdążyłem jeden punkcik zrobić z Madurem. Czy nie policzyło tego? Policzyło to czy nie? Chyba policzyło, nie? Miałbym jeszcze dwa takie remisy. Miałbym dwa punkty więcej. Ej, dobrze. 22 miejsce zająłem. 22 miejsce, 60 punktów, finiszem, drodzy widzowie, to będzie nagroda, bo patrzcie, jest 15 nagród, ale tutaj na pewno są ludzie niestreamujący przede mną, no.
Tak mi się wydaje. Musi być kilku ludzi nie streamu. Aczkolwiek jest dużo streamujących. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem streamujących. Osiem, dziewięć. Ten na pewno 10, ten chyba też 11. No to nie wiem, czy takie na pewno mi to starczy. Policzyło. No, gdyby nie Rustemow, osioł po prostu, przecież mógł grać szybko, tak? Szybko, jakiekolwiek ruchy, remis po 20. I jeszcze bym zdążył jakieś dwa takie, bo przepisy mówią, drodzy widzowie, że można zrobić trzy remisy. Takie bardzo krótkie, kilkuruchowe, tego typu co ja z Badurem. Te 20-ruchowe się nie liczą jako szybkie. Więc zdążyłbym jeszcze dwa takie remisy zrobić, miałbym dwa punkty więcej. No i byłbym 19. Dzieliłbym tu 19 miejsce. No i wtedy... No. Wtedy już bym prawie na pewno miał nagrodę, a tutaj nie wiadomo, czy to będzie nagroda, czy nie. Ale i tak jestem zadowolony, bo patrzcie, jeszcze jaki ranking wbiłem na koniec. Parcie, drodzy widzowie, 2801, powrót był. Ej, no, jestem mega zadowolony. Za 9 minut arena z wami, drodzy widzowie. Kto w ogóle wygrał? Hikaru? Okej, z Hikaru przegrałem, z tym ziomkiem przegrałem i remis. Z Badurem remis, z Bortnikiem nie grałem, z tym nie grałem, przegrałem z Kamskim. Z Hansenem nie grałem. Z Bokiem było 1-1, nie? Nie no, generalnie jestem zadowolony. Generalnie jestem zadowolony, bo wróciłem na 2800, grałem w miarę okej szachy, tak mi się wydaje. Wam też się, jak wam się podobało, drodzy widzowie, jak grałem w szachy dzisiaj, to piszcie 1. Jak uważacie, że dalej jestem bambuclem, znaczy inaczej, bambuclem jestem nadal, to na pewno. Jak grałem, jak wam się nie podobało, to napiszcie 2 na czacie. O tak, bo bambuclem to wiadomo, że jestem. Jeffrey Seong w ogóle 30 miejsce. Dopiero. Seonga właśnie dzisiaj pokonałem. Mam parę skalpów dzisiaj zrobionych. Szparu 45. Mało partii rozegrał, tylko 24. Ja zagram 28. Więc wolno grał Szparumen. A gdzie reszta Polaków? Damian Leftak 29 partii, więc Damian grał szybciej. Ale mu finish nie wyszedł, bo on był daleko przede mną. A, na remisy akurat wszedłeś. No jak wszedłeś na remisy, no to... Sorry. Jeszcze coś Polacy grali ze streamerów? A, jeszcze tam Dawid Czerw gdzieś grał, ale widzę, że go tu... A ten to się wycofał. A to ciekawe, że się wycofał. No 11,5 z 16. To taki wynik dobry. Aha, Dawid poza pierwszą setką. No dobra. To widzowie, teraz ważniejszy turniej. Co jest? Bambucel Arena za 7 minut. 76 zawodników tylko? No come on. Wykrzyknik turniej jest komenda. Możecie dołączyć. To będzie szybki szpil. 30 minut. Za 7 minut start. Aha, ja mam się dołączyć do turnieju. Dzięki. Dzięki Master Rafał, że mi przypomniałeś. Ja czasami zapominam się zapisać. Teraz jestem. Znowu Zojka widzę. Alvin. I wykrzyknij klub, jeżeli jeszcze nie jesteście w klubie Zbigniewa Paklezy. I apeluję o kciuki, tak do 400, żeby dobić. Przez całą arenę nie apelowałem, bo byłem za bardzo sfokusowany na grze. To teraz apel wystosowałem. Na czeskomie się wyświetla w zakładce turnieje moja arena, tak? No bo jest dużo ludzi, pewnie dlatego. Wiecie, tutaj jak robimy, drodzy widzowie, te turnieje nasze wspólne, to tu jest dobra frekwencja. Nie gorsza niż na wielu innych tam turniejach, jakie są. No patrzcie, jakiś Blitz szwajcarski, 52 osoby. No tu jest Bullet Arena, 600 osób, 900, ale tak, to tutaj są po kilkanaście, kilkadziesiąt osób gra, a tutaj u nas już będzie setka ponad. O, już jest setka. Biały Wilk nie ma wymogów rankingowych, żeby zagrać w arenie. Tak, to jest 1 plus 0, tylko pół godziny trwa arena, więc to będzie szybki szpil. O, żużlowy degustator się zapisał. Znacie kanał Żużlowy Degustator? Ostatnio tam byłem poddany serii pytań na tym kanale. Niestety w jednym przede wszystkim pytałem się skompromitowałem, bo nie wiedziałem, zapomniałem, że Manu Ginobili był z 57 numerem, a nie z 47 numerem.
Ale na moje usprawiedliwienie to był czas, wiecie, jakoś 2 tygodnie temu, kiedy mój mózg działał tak działał. Nie wiem, czemu alert nie zadziałał. Aha, słuchawki mi się zepsuły. Dzięki, kompres do rany przyłóż, za suba z Prima. Bardzo dziękuję. Przypominam, drodzy widzowie, przede wszystkim z YouTube'a o komendzie wykrzyknik Prime. Jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami konta Amazon Prime, możecie przeczytać, co tam jest napisane, jak napiszecie wykrzyknik Prime. Następnie konto Amazon Prime połączyć z Twitchem i tam znaleźć kanał GM Pakleza, ponieważ ja jestem GM-em, nazywam się Pakleza i nazywam swój kanał GM Pakleza. I możecie tam dać mi subskrypcję. I ona was wtedy kosztuje zero, bo już zapłaciliście za Amazon Prime. A ja będę miał po prostu kokosy z tego tytułu. Dlatego komenda wykrzyknik Prime. Pamiętajcie, drodzy widzowie. Dzięki, Błażej Wiesiołek, za 10 ziko. Cały czas nie doszedł twój przelew za wpisowe do... Bo mówiłeś, że przelałeś, więc nie wiem, sprawdź, co tam u ciebie i tak dalej, bo nie widziałem twojego przelewu od ciebie. O, o, dzięki, Erker, za suba z Prima. Bardzo dziękuję. Von Waldhofen, bardzo dziękuję za sprezentowanie 5 subskrypcji. Yeah. Dzięki, Von Waldhofenie. Sprawdzam, czy czeską... Nie, no nie podarował jeszcze tych... Kurczę, jeszcze gdyby czeską podarował te 15 zaległe. Dzięki, Dave DJ, za suba z Prima. Dobijalibyśmy do 500, gdyby czeską się obudził. A może z jakiegoś powodu uznali, że coś tam zmaściłem i nie dostanę tych subów. Dlaczego nie możesz dołączyć do areny? Musisz wykrzyknik klub, dołączyć do klubu na Czeskomie, klub Zbigniewa Paklezy, się nazywa klub, i tam jest turniej ogłoszony. Jeżeli po dołączeniu do klubu dalej nie wiesz, gdzie ten turniej jest, wtedy używasz komendy wykrzyknik turniej i ci wyskakuje już link do tego, co ja mam tutaj, Bambucel Arena, i dajesz dołącz. To jest 1 plus 0, dokładnie tak. Dzięki, Łukasz Czes, za sprezentowanie 5 subskrypcji na Twitchu. Bardzo dziękuję. A, no teraz serio, jak już czeską by dał te 15, to byłoby 500 prawie. Oby dali. Dziękuję bardzo, Łukasz Czes. Ale żeście się odpalili. Bardzo dziękuję. Dobrze, że nie podczas areny, żeby mnie nie rozpraszać. W sensie, jeżeli macie alternatywę albo wcale, albo w trakcie areny, to wolę w trakcie areny. Ale jeżeli jest alternatywa po arenie lub w trakcie areny, to wolę po arenie. A teraz możecie dawać nawet w trakcie areny, bo na 1 minutę, widzowie, to ja tutaj zrobię szachermacher. Ej, jeszcze 28 ludzi, będzie 200 zawodników, drodzy widzowie. Wykrzyknik turniej. Klikamy na link wykrzyknik turniej, dołączamy do turnieju i będzie 200 osób. Tak, jeszcze 1,5 minuty. Aha, jutro, właśnie, to jest ważne, jutro gram o 14 eliminację do Speed Chess Championship, tempo 3 plus 1, tak jak na Title Tuesday. 3 plus 1 jutro jest grane, będą grali najlepsi z najlepszych i ja, więc no nic, będę oczywiście sobie grał, żeby powalczyć z dobrymi, ale nie o awans, bo tam nie będę miał szans wielkich. Ale zapraszam jutro wszystkich o 14, a mniej więcej o 20-21, raczej turniej będzie startował o 21. Jutro robię turniej dla wspierających, czyli dla subskrybentów z Twitcha, zielonych ludków z YouTube'a i patronów z Patronite'a. Także jutro wieczorem i to będzie w klubie patronów Zbigniewa Paklety, to będzie inny klub. Raczej o 21 ten turniej, bo możliwe, że jutro pójdę na piłkę 18 do 19.30, że to nie jest w Gliwicach. Tu ten, w domu będę o 20, odpalę streama 20.15 i żebyście mieli czas ogarnąć, jak się zapisać do klubu, bla, 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 do turnieju, to o 21 będzie turniej. Więc jutro 2 streamy. Jeden, drugi i razem to są 2 streamy. Dokładnie tak. Tararara.
No, ja się już prychol biorę na hali od razu, jako OZO 1. Nie w domu. Nienawidzę taki spocony do auta wchodzić. Okej, już michu jest. Lepsza końcówka. Zbigniewie, lepsza końcówka. Lepsza końcówka. Zbigniewie, lepsza końcówka. Graj tylko szybko. Zbigniewie, graj tylko szybko. Graj tylko szybko. Zbigniewie, graj tylko szybko. Co on wyprawia? No ludzie, co on wyprawia? Co on wyprawia? Co ja wyprawiam? Czemu ja tyle myślę? Dobra, już mamy lepszy czas. Cyk i cyk. No jeszcze tu się będzie stawiać, ziutek. No ale na czas przegrałeś, chłopie. Tu już pozycja nie jest ważna. Tu jest ważny czas. Dobra, zacząłem od zwycięstwa, to najważniejsze. Przeciwnika nie masz? No to trudno, to masz punkt za darmo, jaki masz być. Musisz dać, powróć do turnieju, coś takiego, musisz tam kliknąć coś. Panie, 200 zawodników ponad jest, widzowie. Ale frekwencja jest na tych arenach. Chyba muszę je częściej robić. Niby narzekacie, że za minutę to za szybko, coś tam ten. A jak przychodzi co do czego, to jest milion ludzi. No i gitara. O-o, o-o. Bez figury będzie walczył zawodnik. Trzeba szybko mata dać. Już go daje. Chyba. Dobra. Szybkie dwa punkciki. Ale nie prowadzę, bo tutaj już ktoś trzy punkciki zrobił. Ja pierniczę. Muszę pół minuty maksymalnie zużywać na partię, żeby to miało sens. Z figurą więcej będzie dużo łatwiej grać szybko. No i widełki miałem. Bez znaczenia, i tak na czas wygrywam, a nie na pozycję. No jednak dałem mata, no ale te 5 sekund to już by nie robiło wielkiej różnicy. Dobrze. Jestem ex aequo na pierwszym miejscu.
Oj, misklik. Miałem C4 zagrać. Ale idzie tu falanga. Ależ falanga, drodzy widzowie. Jak to mówią, byle co, byle szybko. No, przeciwnik nawet całkiem nieźle gra, jak na 1800. 1800 to już nie jest tak mało, nie? O, podstawił figurę. Dobrze, że zauważyłem. No, jednak więcej niż pół minuty zużyłem, ale to nie szkodzi. Jestem na pierwszym miejscu. Oho, trzeba uważać teraz. 2150. Dobra, tu nie trzeba myśleć, tu trzeba robić ruchy. No, musiałem się trochę napocić w tej partii, nie ukrywam. I cały czas widzę tutaj w łeb idziemy. O, to był lider. Trzeba z nim wygrać. Nie jest tak łatwo na początku tej areny się oderwać od reszty stawki. Jedna wpadka i już mogę, kurczę, was nie dogonić. Nie ma lekko. Kurczę, flak, jadą po mnie. Bez skrupułów. Źle zagrałem.
No, na czas już mam wygraną. Na pozycję też. Ale w bulecie ten komfort, że ma się wygraną na czas, jest spoko. Dobra, już tylko dwóch ludzi jest na czele, ja i jakiś Crazel Edward. Oho, ale teraz kurczę, znowu ciężka przeprawa. Te piony się tak rozwalił, więc postanowiłem to wszystko tu otworzyć na maksa, nie? Logicznie. Tak mi się wydaje, że jest tu jakaś logika w tym wszystkim, co ja robię. Miałem zbić najpierw na C7, oczywiście. No ale cóż, trudno. Grunt, że na czas jest wygrany. A, już było wiadomo, że wygrana na czas od dawna i się udało. Dobrze, jestem już samodzielnym liderem i tutaj dwóch ludzi za mną nie ma ognia. Potem dalej ci mają ogień. Oho, przymrozek, 200 znowu, trzeba uważać. Gorszy czas, niestety. Jeszcze źle zagrałem. A może nie. Dobra.
Ej, no dogonił mnie, Juan. No wiesz co? Juan z Twitcha mnie dogonił. Co za niesubordynacja. Jeszcze z podmiotem lirycznym gram. Wiesz co, Juan? Berda, ty tam jesteś? Albo pociąg do gwiazd? Wiecie, co robić, jakby co. Witam, jak nastawienie? Bardzo dobrze. Arena mi poszła dobrze, nawet może bardzo dobrze. Wróciłem na 2800 w Blica. Więc jestem zadowolony generalnie ze swojej postawy. Tu nie mogę. Co? Ja nie chciałem tam puszować. Na czas muszę uważać. No, wygrałem, ale musiałem się pomęczyć, to prawda. Inna sprawa, że tam głupi prymów zrobiłem, oddając figurę, tak? Jak miałem skoczka więcej, no ale trudno. No, Juan dalej tutaj widzę walczy o pierwsze miejsce. Trochę mi się to nie podoba. Nie ma moderatorów na czacie już? Przeciwnik tak jakby się bał zrobić ruch do przodu. Zauważyłem. I czasami się płaci taką cenę za to, że skoczek jest uwalony. No właśnie, konie 5 wcześniej miał grać. Nie! Nie tu miałem bić. Co ja robię? Sorry, że krzyknąłem, widzowie. Sorry, że krzyknąłem. Dobrze było zagrać z Juanem. Dobrze by było zagrać z Juanem, żeby już mieć zwycięstwo. A, muzykę mam włączyć, dobra.
Jest muzyka. Ej, nie widziałem, że mi tu dwie figury atakuje naraz. Ma... O nie, tu jeszcze miał. Gdzie tu jest mod? Dobra, tu jest mod. O, Juan przegrał z kimś. A to jakiś inny ziutek się pojawił. Michu. A ja z Michem dwa razy już wygrałem. I on jest zaraz za mną? Co za skandal. Misklik, miałem bić gońca. Głupi misklik, no. Mat pionkiem. Tam, Michu ze mną przegrał dwie i wszystko inne wygrał. Ma dwie partie więcej ode mnie rozegrane. Muszę uważać. No, dawać partię następną. 230 ludzi gra, wow. Super, cieszę się widzowie. Ej, tu koleś nawet wie jak się gra. Z takim rankingiem? W szoku jestem. Ej, do tej pory koleś robił praktycznie najlepsze ruchy w pozycji. Teraz skiepcił. O, odskoczyłem, bo jeszcze Michu 02 gra. To dobrze. Muzorek widzę. Też tutaj do czołówki dobija. O, i teraz gramy razem. Ciekawostka. No, to jak to wygram, to wygrałem arenę. Figura leci. No, trochę brakuje kolesiowi. Zarówno mu brakuje figur, jak i pionków.
To, no i poddał się. Dobrze. No to tutaj już mi nic nie zabierze zwycięstwa. 7 punktów przewagi i koleś pozbawiony ognia. Będzie szybki szpil. Mało partii zdążę rozegrać. O, jeszcze Alvin się nawinął. Co? Co to jest? Misklik, czy o co chodzi? Alvin, teraz już nie musisz przegrywać. Graj normalnie. Tu najszybciej wygrywa. Nie wiem, już. Dobra, tak zagram. Dobra, przedostatnia partia prawdopodobnie. Upsi. Upsi. Ale odjechałem. 65 punktów. Witam, Mateusz Panek. Pom, 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 pom. Tut. A jeszcze tu miał. Kurczę, flag. Nieparzysta liczba, wiesz, tralalilala. Myślałem, że nie zdążę, może wygrać. Nie zdążyłem wygrać! No nie! Podmiot liryczny!
zachował swój ułamek rankingu, bo została mu 1/10, jak się skończyła arena. Dobre, dobre, świetne. 1/10 zabrakło, żeby wygrał jeszcze jedną partię. O, tęczowa borówka, 4. miejsce zająłeś? No to giga. Ej, 13 z 13 zrobiłeś. Dołączyłeś chyba z opóźnieniem do turnieju, tak? Czy o co chodzi? Juan 9 byłeś, a Juan, ty w ogóle walczyłeś o pierwsze miejsce ze mną. Przez chwilę, widziałeś to? Czy Alvin mieszka w Norwegii? Jest pytanie od Wovon Waldhofena. Nie, nie mieszka. Dla ściemy sobie dał flagę, się okazało. Co, drodzy widzowie? Jutro też robimy po eliminacjach do Speed Chess Championship, robimy arenkę na pół. To już będzie dużo wcześniej, to gdzieś o 17 będzie ta arena. Chyba nie ma co pytać, jak 230 ludzi gra na maksa. Dzięki, Paweł Goz, za dyszkę na YouTubie. Dwie areny jednego dnia to za dużo? No trochę za dużo. To prawda, drodzy widzowie. Też już trochę podmęczony jestem. To co, widzowie? Będziemy się żegnać powoli. Jutro, tak mi się wydaje, że o 14 są te eliminacje. Tempo 3 plus 1, 14 rund aż, więc to będzie męczący turniej. Zobaczymy, no trochę formy odzyskałem, bo patrzcie, w ogóle mam zarówno w Blitza, jak i w Bulleta mam, a nie, na minutę mam 2806, a na 3 minuty 2801, więc dwa rankingi powyżej 2800, to oznacza, że nie jest źle, a jutro dla zielonych ludków, drodzy widzowie, Błażej Wysiołek 87, no to całkiem nieźle, w 1/3 stawki prawie. Dla zielonych ludków z YouTube'a, subów z Twitcha i patronów z Patronite'a, prawdopodobnie o 21:00 będzie turniej. Teraz pytanie do was, jaką formułę chcecie turnieju? Czy to ma być arena na 3 plus 1 na przykład? Czy arena 3 plus 1 wam odpowiada? Bo to więcej partii się zagra w tym samym czasie tak naprawdę. Bo Szwajcar, to wiecie, skończycie partię i trzeba czekać, aż wszyscy skończą. A 3 plus 1 to gracie partia za partią. Więc pytanie, czy arena, czy Szwajcar? Gratuluję, wykopowy nikczemnik za 31 miejsce, to mega wysoko. Arena Szwajcar. Arena. No większość jest za areną, generalnie. 3 plus 1 zrobimy o 21:00 arenkę, w takim razie 2 godziny i wiadomo przynajmniej ile to potrwa. Paprik, kojarzenia dostawałeś trochę inne, wiesz? Bo ja grałem samymi ludźmi po 200, 200, no znaczy samymi, zdarzali się gorsi. Ale po prostu ci ludzie z wyższymi rankingami grali też z zawodnikami z lepszymi rankingami, a ty grałeś, powiedzmy, ze swoimi, można powiedzieć. Siema, Dominik Iceland. Tak, ranking trochę odrobiony na szczęście. To jest akurat bulletowy, ale w Blitza też mam 2801. Więc areny mi poszły giga. Patrzcie na to. Znowu jestem na pierwszym miejscu tutaj. Ło, 945. Patrzcie, jak odjechałem tutaj w klasyfikacji. To trzeba raz awansować i już się z tego więcej nie spada, więc w tym tygodniu chcę to zrobić. Dlatego te arenki też tak tłuczemy, widzowie. Po 409 punktów za areny dostałem. Więc chcę tutaj awansować do tej najwyższej i jeden turniej miesięcznie jest fajny, będzie grany z nagrodami. Do której dziś? Już dzisiaj będziemy kończyć, drodzy widzowie, 3 godzinki, 3,5. W sumie stream trwa. A jutro są 2 streamy, dlatego wiecie. Ja jeszcze chcę dzisiaj parę rzeczy ogarnąć, żeby jutro nie musieć tyle rzeczy robić, bo o 14:00 ruszają te eliminacje Speed Chess Championship, czyli stream wystartuje o 13:30.
I potem już do końca dnia jestem cały czas w ruchu, bo na tą piłkę jadę, nie? Dzięki Piotr 7345 za suba z Prima. Bardzo dziękuję, Piotrze. No, super. Jeszcze będę musiał napisać chyba do Czyskomu, czemu te suby za poprzednią arenę nie przyszły. 15 subów wygrałem. Nie wiem, co się podziało. Także... Radkowi mam nagadać, żeby w eliminacjach Speed Chess Championship wystartował. Wątpię, żeby on chciał z tym startować. Pytanie, czy Janek wystartuje. Bo Janek, okazało się, że w tym San Francisco turniej startuje w poniedziałek. Będę go dla was komentował. W poniedziałek startuje turniej z Carlsenem, Dudą, Girim, So i tak dalej. I Janek jest w Wieliczce już u siebie w domu. Także ten. Także od poniedziałku jest komentowanie, a do soboty jest dużo, dużo grania, drodzy widzowie. Więc widzimy się jutro, a w piątek będzie turniej Bambucel Open. Dla wszystkich bambusli też 3+1. Zobaczymy, jaka tam formuła. Może też arena, może te areny są najlepsze. Zobaczymy. Także dziękuję za dzisiaj, drodzy widzowie. Było ekstra. Widzimy się jutro dwa razy. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.